Elo, elo, witam was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie film o bardzo wstrząsającej informacji, że jest 4 osoby zostały zatrzymane w sprawie, wiecie, no, okresie nie tak bardzo mówi, ale no, że w wyprowadzenia pieniędzy z Wisły Kraków. No i gdzie zamieszana była pani prezes. No i teraz ostatnio była też podana informacja, że pieniądze była pani prezes Wisły, że przelewała na konto swojego męża. I też ostatnio była też informacja, że niby za te pieniądze były kupywane narkotyki, więc no. Może być nieciekawie. Już chyba była pani prezes w Krakowie, już nie jest mile widziana. Chyba, że na stadionie Krakowi, ale na stadionie Wisły to już nie. Jeszcze nie wiadomo, jak się potoczy sprawa. Czy będzie jakiś tam, wiecie, wyrok, ale myślę, że to jest sprawa wstrząsająca na polskiej piłki. Dla mnie jako kibica Legii, no szkoda Wisły. Choć nie, choć wiecie, ja nie jestem ponad, jestem ponad podziałami. Ja tam nie jestem, wiecie, że kibic Legii to od razu wyzywam, wiecie, Lecha nienawidzę, Wisłę, czy Jagiellonię, czy inne. Nie. Ja jestem dobra. Jakby to, że taki, jest takie smutne to jest, że Wisła taki klub, a teraz może nawet bankrutować przez... Nie będę się wstrzymywał przy powiedzeniu takiego słowa. Debilkę, która się już... Wielka pani prezes, która psuje klub. A później kibice Wisły płacą, kurde. Ja mówię, że... No, mówię, że kibice Wisły dobrze robili na swój klub, kurde. To swój klub uratować, a nie jak pani prezes, kurna. Te pieniądze na narkotyki, no, żeby dostała najgorszy wyrok, mówię. No, do następnego i elo.